Witam moi drodzy, moim gościem jest dzisiaj Anzor Rażyjew. Cześć Anzor. Siema, witam. No przede wszystkim Anzor, pierwsze pytanie, które nasuwa się na myśl, to kiedy cię zobaczymy w końcu w jakiejś walce? Ja tak myślę, że w 2020. Nie, myślę, że w nowym roku dopiero. Bo naprawdę dopiero teraz odstawiłem antybiotyki, także cały czas kroplówki, witaminy. Także dopiero wracam, można tak powiedzieć, także w grudniu to na pewno nie walczy. Myślę, że w marzec. Anzor, złamana noga, złamana ręka, jakieś zatrucie pokarmowe. Nie miałeś takiego już chwili zwątpienia w to wszystko? Po tylu kontuzjach, tylu odwołanych walkach, występach? Wątpienia to na pewno nie. Ale na pewno to naprawdę to boli bardzo, że ja cały czas jestem tutaj. Chodzimy tutaj o Warszawskim Centrum Atletyki, cały czas trenuję rano i wieczorem i przygotuję się, potem raz noga, potem ręka. To naprawdę bardzo męczy i to jest męczące. I czasem jest tak, że kurczę, to po co mi ten MMA jest potrzebny, nie? Ale, bo ja bardzo lubię ten sport, naprawdę. Nie tylko, że tam niektórzy lubią zapasy, niektórzy lubią, ja lubię ten sport. Lubię boks, lubię jiu-jitsu, lubię zapasy, ja wszystko lubię i dlatego trenuję. Dlatego jestem tutaj, ale dlatego ciężko, trzeba wszystko robić. Muay Thai, złamałem nogę, potem robiliśmy zapasy, złamałem palec, a teraz jeżeli chodzi o zatrucie, to nie było pokarmowo, tak, to naprawdę ostatni tydzień zawsze jest tak, że prawie nic nie jemy, można powiedzieć, bardzo mało jemy, wszystko rozpisane mamy od dietyków, także nic takiego nowego nie jadłem, to było to samo w ciągu tydzień. I zatrułem się, złapałem jakiegoś wirusa. To nie było tak, że coś nie tak zjadłem, a to jakiś wirus złapałem. To nie było tak, że tylko zatrucie, mnie zęby bolały, wyskoczył mi torbel pod zębem i kurde tak mi to bolał, goła mi bolała i jakoś wirus złapał i tak nie udało się niestety. A widziałeś walkę swojego przeciwnika na KSW, jak tak z perspektywy czasu oceniasz go? Byłaby ciężka walka dla ciebie? Ciężko mi powiedzieć, że byłaby ciężka walka, ale niezły zawodnik, bardzo dobry zawodnik, dobry rekord, ale myślałem, że i przed walką i po, ja byłem przekonany, że wygram tę walkę. Także jeżeli chodzi o parter, to on bardziej jest taki lepszy jego strony, to jakby zapasy i parter. I ja myślę, że jestem przekonany, że nie zaskoczyłbym w parterze, zapasach, a jeżeli chodzi o stójkę, on był niższy ode mnie, krótkie ręce, także myślę, że w stójce też nie miałby żadnych problemów, także wygrana walka prawie była. W Katowicach, Anzor, nie zobaczymy ciebie na KSW. Na pewno nie, bo dopiero teraz zaczynam trenować, jak mówiłem, że dopiero odstawiłem antybiotyki, także po prostu nie dam rady przygotować się na Katowice. A powiedz, twój brat Mansur, niedługo czeka go zawodowy debiut w MMA, na gali w Hamburgu, wybierasz się tam? Na pewno tak, pojedziemy z Arbim, także młody bardzo, bardzo dobrze rozwija się, jestem przekonany, że będzie lepszy od nas z Arbim, także pojedziemy, będziemy kibicować i wspierać go. A powiedz, Anzor, czy rozważasz tylko starty w MMA, czy też myślisz o nie wiem, może startach w jiu-jitsu, może w kickboxingu, na jakichś innych galach, czy rozważasz starty w MMA, ale za granicami Polski, jak to jest? Na razie to wiesz, ja już od kilku lat już chciałbym startować w jiu-jitsu i w grapplingu też, tylko jest tak, że na przykład jakieś zawody są, a ja przygotuję się do swoich walk i to zawsze jest tak, że niestety tam przed moimi zawodami 3 tygodnie albo 4 tygodnie są jakieś zawody w grapplingu i nie chcę ryzykować. I tak samo to jest tak, że ja jestem po walce albo pojazd, także jakoś nie mogę nie pojechać na te zawody, ale na pewno teraz chcę pojechać, bo teraz są jakieś zawody teraz w grudniu w Czechach. W grapplingu też chcę pojechać tam i startować, bo jeżeli chodzi o grappling, to naprawdę dobrze mi idzie, zrobiłem z czarnymi pasami, także dobrze mi idzie, także ja myślę, że na pewno będę startował w grapplingu, w jiu-jitsu, a jeżeli chodzi o kickboxing albo tam muay thai, nie wiem, na tym nie myślałem jeszcze. Powiedz, Anzor, jesteś już bardzo długo związany z tym miejscem, z WCA, jak ci się tutaj trenuje, no wasza baza zawodników się powiększa z każdą chwilą. W tym momencie już większość zawodników z Warszawy trenuje tutaj. Powiedz mi, co ci to daje na treningach i jaka jest atmosfera tutaj? Atmosfera to naprawdę, wiesz, bo to jest taki klub,
gdzie nie muszę tam zawsze myśleć, że muszę tam wyjechać, muszę tam tego zrobić, bo to nie ma tego, tu jest wszystko, naprawdę jest wszystko, jest tam sparing partnery, jest klatka, jest maty, wszystko jest, przyjeżdżając co środę jest otwarte sparingi, także przyjeżdżając z różnych klubów i to jest wszystko, atmosfera zawsze tutaj jest, także chłopaki z wagi ciężkie męczą nas, powiem tak, bo jedyny minus to jest dużo jest większych, bo waga ciężka, półciężka, 8-4, średnia, to dużo jest, ale i tak przyjeżdżają na przykład, bo ja jestem, Kuba jest, Arbi jest, Krzysiek jest, Gutowski, także i też przyjeżdżają do nas też z różnych klubów i jest z kim robić, ja tutaj jestem sam trenerem, także do mnie też na zajęcie przyjeżdżają z różnych klubów i jest z kim robić i to jest wszystko, co potrzebuję, wszystkie warunki są. Okej, Azor, dzięki za wywiad i mam nadzieję, że zawalczysz w końcu. Kiedyś, nie? Kiedyś. Dziękuję wszystkim. Na razie.